Słuchajcie, jest u mnie pasa z 11 roku na podwórku. Przyciągnięty z Niemiec, a dokładniej no z Niemiec, kupiony od gościa, ale gościu kupił go z Luksemburga, nie? Jeszcze na luksemburskich tablicach. 2.0 TDI, zarąbisty model. I czy wy dajecie wiarę, że taki Passat 11 roku potrafi mieć jeszcze przebieg? Czekajcie, bo zamknięty. Proszę bardzo, 11, nie wiem czy Focus, o 11 rok. Zaraz kluczyk. Oj, nie bagażnik, tylko dwa razy, ok. Czy wy wiecie, że taki Passat, o, elektryczne siedzonka, potrafi mieć jeszcze 62 tysiące niecałe przebiegu? Czy wy dajecie wiarę, że taki pastuch potrafi mieć jeszcze? A widocznie potrafi jeszcze, bo książeczka serwisowa jest. Wszystko jest. Passat w bardzo adekwatnym stanie. Jego środek. W bardzo adekwatnym stanie do tego, jaki jest przebieg. Słuchajcie, tutaj nie ma... Tutaj jakby go doprać dobrze, bo tu jest trochę syf, bo ja aż tak nie sprzątałem tutaj jeszcze. Nie prałem tych dzwoników. Jakby go trochę lepiej tutaj doprać, to normalnie byłby prawie jak nówka z salonu, nie? Mam tutaj takie dwa mankamenty na tych drzwiach. Obcierka. I to w zasadzie to jest tyle, nie? I jestem bardzo zadowolony z takiego auta, bo po prostu mi się Passaty podobają. Spodobały mi się, jak patrzę na tego. I dajcie znać w komentarzu, czy waszym zdaniem taki Passat może mieć jeszcze realnie przebiegu 60 tysięcy, 62, bo ja w Polsce takiego nie spotkałem na dzień dzisiejszy na portalach aukcyjnych. Nie spotkałem takiego pastucha z takim przebiegiem, a widocznie u mnie się trafił. Jestem bardzo zadowolony. Dajcie znać w komentarzu, czy byście sobie tego pastucha chętnie kupili z takim przebiegiem.